Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO! Mam dla was na start informacje nie z tego świata, a mianowicie na samym początku pragnę wtrącić, że informacje odnośnie tego, że za Battle League aktualnie w presezonie istnieje możliwość otrzymania Pikachu Libre. Jest to niemożliwe. W tej chwili jest oficjalna informacja na stronie na Twitterze, gdzie każdy profil napisał w swoim języku, oprócz angielskiego. Nie wiem czemu, ale jakieś prawdopodobnie opóźnienia są, ale w każdym języku, w tej chwili patrzę na każdy z nich, jest wyraźna informacja. Tylko gracze, którzy uczestniczą w sezonie pierwszym Pokémon GO Battle League, mają szansę na otrzymanie Pikachu Libre, czyli nie presezon, czyli nie w tej chwili za walki w Great League, nie za Ultra League, nie za Master League, tylko w sezonie pierwszym. Także dla klaryfikacji, wystarczy zawalczyć raz podczas pierwszego sezonu w Pokémon GO Battle League i mamy szansę otrzymać później właśnie Pikachu Libre. Tylko pytanie, czy Pikachu Libre istnieje możliwość otrzymania tylko i wyłącznie po pierwszej walce, czy jednak jest to, wiecie, nagroda za pełny sezon i dopiero na koniec otrzymujemy możliwość otrzymania, w sensie zdobycia, Pikachu Libre. A teraz przejdźmy do wydarzeń odnośnie Pokémon Day. Oczywiście, jak widzieliście ostatnio w odcinku, było ponad 5 eventów zapowiedzianych na miesiąc luty. Jednak to nie koniec, bo oczywiście na koniec naszego miesiąca otrzymaliśmy kolejny event. Jakby inaczej, czy wiedzieliście, Pokémon Day występuje 27 lutego każdego roku. I oczywiście wtedy pojawiła się pierwsza gra tytułem Pokémon w 1996 roku w Japonii. I celebrując ten dzień, zapraszamy was na specjalny, wielki event. Co więcej, Pokémon Mewtwo Strike Back Evolution oczywiście też wejdzie w ten sam dzień na Netflixa. W powiązaniu z premierą tego wielkiego filmu, tego wielkiego wydarzenia, Mewtwo powróci do Pokémon GO, ale wraz ze swoimi Pokémonami, klonami, które będą w filmie. Ci, którzy nie wiedzą, to oczywiście Pokémony startery. Finalne ewolucje typu Charizard, Blastoise oraz Venusaur. Te Pokémony są klonami, które były stworzone przez Mewtwo w placówce zespołu R. I tam właśnie on nimi zarządzał, tymi Pokémonami. I one powinny być silniejsze od tych, które aktualnie mamy. I to jest pytanie, jak to będzie wyglądało? Czy te nasze startery w finalnych ewolucjach będą tylko miały wzorki na ciele? Czy jednak też będą mieć potężniejsze statystyki? Tego nie wiemy. Jednak po kolei, Pokémon Day Celebration Event startuje 25 lutego o godzinie 22 w poniedziałek. Kończy się 2 marca o tej samej godzinie. Kilka Pokémonów oczywiście bierze udział w wydarzeniu. Proszę spójrzcie na Pikachu i Eevee, które będą nosić czapeczki. Bulbasaur, Charmander oraz Squirtle będą mogły tutaj również je nosić i będą do zdobycia z jajek 7-kilometrowych. I oczywiście każdy z nich będzie mógł być shiny. Armored Mewtwo Strike Back in 5 Star Ride. Czyli Armored Mewtwo powraca na 5-gwiazdkowe rajdy właśnie na ten czas. Czyli na pełny tydzień będzie tutaj dostępna możliwość zdobycia Armored Mewtwo z unikalnym atakiem Psystrike. Wcześniej była możliwość otrzymania tego ataku na zwykłym Mewtwo podczas konkretnego wydarzenia w wersji Shiny. Tak tutaj ten Pokémon nie widać, że była informacja odnośnie wersji Shiny, ale specjalny atak będzie mógł otrzymać. I z uwagi na to, że jest to specjalny Charge Attack, obstawiam, że nie będzie możliwości tutaj zmiany ataku Charge TM-ką właśnie w momencie, kiedy mamy już Pokémony typu właśnie Armored Mewtwo z wcześniejszych wydarzeń. Bo już kiedyś była możliwość otrzymania tego Pokémona właśnie w tej formie. Ale w tej chwili z uwagi na to, że mamy unikalny atak, raczej nie będzie możliwości zmiany TM-ką poprzednich wersji Pokémona, czyli tych, które mieliśmy kiedyś. Pamiętacie, Pokémony klony po raz pierwszy pojawią się w Pokémon GO właśnie podczas tego wydarzenia. Celebrując tutaj po raz kolejny Pokémon Day oraz premierę filmu na Netflixie, specjalne klony Pokémon. Włączając Venusaura, Charizarda i Blastoise'a, uwaga, włączając Venusaura, Charizarda i Blastoise'a, czyli będzie ich więcej?
czemu włączając, napisali to tak, jakby było ich więcej Pokemonów klonów? Jeśli coś mnie ominęło lub czegoś nie pamiętam, napiszcie w komentarzach, czy było ich więcej. I będą one na czwórkach, czyli na Raidatieru czwartego. Upewnijcie się, że wykorzystujecie Go Snapshot podczas tego eventu, bo będzie możliwość otrzymania klon Pikachu, który będzie mógł być dostępny do zdobycia właśnie poprzez fotobombę. Czyli chyba od tego czwartego im chodzi. Pikachu oraz trzy startery w finalnej formie. To są Pokémony klony, wszystkie cztery. Bonusy. Podczas tego wydarzenia trenerzy będą mogli dwa razy na dzień wykonać special trade. Dwa razy na dzień. Czyli mamy 14 special trade'ów przez cały tydzień. I oczywiście tutaj Europejczycy mają jeden bonus po części, bo pierwszy tutaj tradzik startuje u nas na koniec dnia. Także mamy tutaj dodatkowy jeden dzień. Poniekąd. Niekiedy bycie w Europie się opłaca, nie? Raid Day. Premierowo Nidorino oraz Gengar będą nosić czapeczki. Wow. Już w przyszłości już widzę. Za 5 lat wszystkie Pokémony będą mieć czapeczki. I już sobie wyobrażam, te 30 tysięcy możliwych miejsc na kolekcjonowanie Pokémonów w Pokémon GO. Każdy gracz po 30 tysięcy, żeby wszystkie Pokémony mieć w czapeczkach. I w wersji Shiny, i w wersji Armored, i w wersji... Wiecie, o co chodzi. Czemu akurat te Pokémony? Nidorino oraz Gengar. Ci, którzy oczywiście grali już bardzo dawno. Właśnie pierwszą grę, którą było Pokémon Fire Red, tam na starcie ładowania samej gry właśnie te dwa Pokémony walczyły między sobą. Dlatego też są ikonami walki Pokémonów. Gengar i Nidorino. Nidorino nosząc czapeczkę będzie do zdobycia przez rajdy na tierze drugim. Jednak Gengar, uwaga Nidorino bez ataku specjalnego, Gengar, który zna Leak oraz Psychic, unikalne ataki, będzie na czwórkach i również z czapeczką. Jeśli będziesz miał szczęście, to będziesz mógł spotkać Shiny Nidorino oraz Shiny Gengara właśnie noszące czapeczki. Możecie otrzymać do 5 Raid Passów darmowych właśnie w te dni. I w tym momencie akurat dokładnie w niedzielę, 1 marca od godziny 14 do 17 lokalnego czasu, czyli u nas w Polsce również, w tych godzinach będziemy mogli oczywiście trafić na te rajdy Nidorino oraz właśnie Gengara w wersji Shiny na rajdach. I będziemy mogli otrzymać 5 darmowych Raid Passów podczas tego wydarzenia. Oczywiście tak jak było zawsze, czyli przychodzimy na rajd, wykonujemy, kręcimy Pokestopa na gymie, otrzymujemy kolejny i tak do 5. Nie możemy stakować wszystkich Raid Passów. A przed chwilą jak chwyciłem telefon, to oczywiście miałem nadzieję, że uda mi się zrealizować jedną walkę. Ale jak widzicie na ekranie, dookoła jest Raid Hour. Więc spróbujmy zawalczyć z Pokémonem nowym, takim jest. Jednak będziemy mieć eskortę dodatkowego konta, dodatkowego gracza, więc damy radę w trio, żeby się upewnić, że wygramy. Ale da się zrobić to, oczywiście, w duo. Tylko ciężej i dłużej. Po co się mordować? 6 kamiennych, wysokie levele, chyba wszystkie 30 minimalnie, więc powinniśmy dać radę. Bo oczywiście istnieje możliwość tutaj, wykorzystując Pokémony tylko i wyłącznie tutaj, typu kamiennego, lodowego i elektrycznego, na level 30, czwarty poziom przyjaźni i pogoda nawet zwykła, bez boostu pogodowego i istnieje możliwość pokonania jego duo. Prawdopodobnie na internecie widzicie to już wielokrotnie, zauważyliście, że takie filmiki powstają i są do zobaczenia, do obejrzenia. Hyper Beam jest to najprostszy jeden z ataków właśnie, które możemy spotkać właśnie na tym Pokémonie, więc ta walka będzie no po prostu prosta. Jest Hyper Beam i jeszcze jakiś chyba normalny, ewentualnie chyba mroczny i przy tych dwóch atakach jest to najprostsza wersja do pokonania. Najtrudniejsza jest z typem trawiastym. Pamiętam jak kiedyś się mówiło, że Pokémon tylko do Pokédexu. W tej chwili przy Ultralidze nie wiemy tak naprawdę, czego możemy się spodziewać po tym Pokémonie. Jest to, wiecie, Pokémon, który ma jeden typ, także nie zawsze jest to, wiecie, ekstra. Zwykle Pokémony mają większą wytrzymałość lub też większą podatność na kontry wobec innych typów,
ale to zależnie od właśnie Pokemona, od jego typowości. Typ latający, sam jeden, ma 3 kontry, ale czy będzie on użyteczny wobec innych? Czy będzie to przewaga w pewnym sensie? Mamy Azumarilla, odpada, ale on oczywiście nie sięgnie do jej Ultraligi. Trzeba tu się bardzo zastanowić nad tym. Ale coś czuję, że mnóstwo osób znajdzie jego zastosowanie w walkach PvP, bo raczej do rajdów odpada. Nagrody jak nagrody, wartości setki, jak i też dolnej setki macie na ekranie. I teraz sprawdźmy to naprawdę, jak się do niego rzuca. Odległość jak do Terrakiona chyba. Ale rzuca się je definitywnie jak do Kyogre'a, bo się buja na lewo i prawo. Może teraz, z uwagi na trudność i głapanie od boku. Nie, jeszcze nie. Proszę. Dwa i siedzisz. Jest. Udało się. Tornadus z wpisem do Pokédexu. Dobra, tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja! I jeszcze jedna sprawa. Tornadus jest pierwszym Pokémonem Pokémon Go, który ma tło typu latającego, a nie normalnego. Taka ciekawostka. Będzie takich jeszcze kilka, ale ten jest pierwszy. Pokémon Go.